Płuckie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Ogrom wiedzy, ciekawe panele, wykłady motywacyjne, dyskusje. Za nami 16. edycja Europejskiego Forum Gospodarczego Województwa Łódzkiego. To 3-dniowe spotkanie ludzi biznesu, nauki, samorządu z całej Polski oraz zagranicy. Zaprosiliśmy Państwa do wspólnego wyścigu po wiedzę w zmieniającym się świecie i tym bliskim, tu lokalnym, naszym łódzkim świecie, ale także tym odległym, albo takim przynajmniej, które się wydaje trochę odległym, a tak naprawdę nie zawsze musi odległym być, bo ta odległość już dzisiaj nic ani w gospodarce, ani w polityce nie znaczy. Forum to spotkania z członkami rządu, wicepremierem Jackiem Sasinem, ministrem spraw zagranicznych Zbigniewem Rauem, minister rodziny i polityki społecznej Marleną Maląg, ministrem cyfryzacji Januszem Cieszyńskim, minister klimatu i środowiska Anną Moskwą, ministrem rozwoju i technologii Waldemarem Budą, sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anną Gębicką oraz sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafałem Weberem. Ostatnie 8 lat pokazało, że rzeczywiście takie dobre rządy mogą zdziałać bardzo wiele. Korzystając oczywiście z tych wszystkich zewnętrznych możliwości, które dzisiaj są nam dostępne w ramach Unii Europejskiej, ale korzystając przede wszystkim z własnego potencjału. Mamy ten ogromny potencjał rozwojowy, który w poprzednich dziesięcioleciach był wykorzystywany słabo, nie był wykorzystywany w tej maksymalnej możliwości. W tej chwili wykorzystujemy ten potencjał, nasz polski potencjał, potencjał Polski i Polaków w dużym zakresie i to daje znakomite efekty. Nowy wymiar partnerstwa polsko-ukraińskiego to jeden z tematów poruszanych podczas EFG. W panelu udział wzięli przedstawiciele Ukrainy, m.in. Andrii Kawunec, wiceprzewodniczący Winnickiej Obwodowej Administracji Wojskowej, który wspólnie z marszałkiem podpisał list intencyjny w sprawie powołania Biura Regionalnego Województwa Łódzkiego w obwodzie winnickim. Wsłuchiwaliśmy się również w głos młodych. Eksperci i młodzi działacze rozmawiali o tym, jak aktywność społeczna wpływa na kompetencje zawodowe i umiejętności cenione przez pracodawców. Z młodzieżą spotkali się marszałek Schreiber i minister Cieszyński. Europejskie Forum Gospodarcze to także święto przedsiębiorców. Tym bardziej, że w trakcie wydarzenia obchodziliśmy 4. Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorcy z udziałem ministra Adama Abramowicza, rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. Podczas gali Biznes na Plus nagrodziliśmy wyróżniające się firmy z Łódzkiego. Europejskie Forum Gospodarcze to jak co roku znakomita płaszczyzna, platforma współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, a samorządem, a rządem i takim miejscem wymiany doświadczeń. Wymiany doświadczeń z jednej strony przedsiębiorców, którzy dzielą się nimi z nami, a z drugiej strony jest to prezentacja także pewnych pomysłów, pewnych rozwiązań nowych, które to rozwiązania z kolei są poddawane ocenie przez przedsiębiorców.